Nigdy nie myślałem, że spadnie na mnie, nie wiem, czy łaska, czy nieszczęście, bycia propagatorem kultu. Ja odkryłem miłość do anieli trzeciego zakonu, ludzi z trzeciego zakonu. Bardzo mi się podoba to, co powiedział święty Jan Paweł II od służącej do królowej i to, że królowanie tak naprawdę jest służbą. Ja mam nadzieję i taką sobie trzymam gdzieś tam w zanadrzu głębokim, że dożyję kanonizacji anieli. Na końcu miesiąca mamy 200 próśb na przykład do anieli. Świadczy to o tym, że jak najbardziej dociera do ludzi. Dla mnie to jest zawsze bardzo takie budujące, że właśnie młodzi, tacy trochę cwaniacy, trochę źle nastawieni do kościoła, nagle odkrywają taką prostą dziewczynę, która działa, która jest sprawcza w znaczeniu stawiennictwa przed Bogiem. Film Z nadmiaru miłości był o tyle sławny, że bardzo wielu próbowało w jakiś sposób go zdobyć. Że tak powiem, ja aniele spotkałem przez przypadek. Przez przypadek ojca Stanisława Sikory, który był wicepostulatorem, a że pochodzimy z tej samej miejscowości, to przy okazji bycia u siebie w domu, ojciec Stanisław wykorzystał czas i wtedy robił też rekolekcje, takie informacje o anieli. Mimo tego, że ja aniele już jakoś tam kojarzyłem, bo to w klasztorach franciszkańskich moja mama należała do trzeciego zakonu, więc troszkę coś niewiele, bo muszę przyznać, wiedziałem o anieli. Nigdy nie myślałem, że spadnie na mnie, nie wiem, czy łaska, czy nieszczęście, bycia propagatorem kultu i to w okresie, który do takiego normalnego propagowania, jak w tym sensie, żeśmy to do tej pory robili, czyli spotykania się z ludźmi, był najgorszy, bo w okresie pandemii, okresie zamknięcia, ale udało nam się zrobić stulecie anieli, mimo tego, że był to dość trudny okres i przede wszystkim wtedy ja odkryłem miłość do anieli trzeciego zakonu, ludzi z trzeciego zakonu. I również miłość do świętego Franciszka, bo aniela jest pewną formą wcielenia nie tylko trzeciozakonnego życia, ale właśnie tej idei franciszkańskiej. I to mnie jakoś, że tak powiem, podbudowało do tego, żeby się tym kultem bardziej zajmować. Mimo tego, że ja to robię tak w bardzo niewielkiej części. Inaczej mówiąc, jestem tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w zasadzie dwa, czasami trzy razy dziennie, ale na taką bardzo krótką modlitwę i na wymianę albo dołożenie obrazków z jednej albo z drugiej strony, bo bardzo wielu, którzy tutaj przychodzą, czasami bierze dla całej parafii, więc ja rzadko się denerwuję na ten fakt, bowiem uważam, że jeżeli jest robiona, brzydkie słowo, propaganda, ale w tym wypadku może zna go użyć, no to jak najbardziej, czemu nie, niech wiadomość o anieli jak najbardziej się rozpowszechnia. Myślę, że w tym momencie można też powiedzieć o rzeczywistości, która coraz bardziej się rozszerza, czyli o świecie wirtualnym. Bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, jak powiedziałem, że spotykamy się, co najwyżej jakaś książka, artykuł, a teraz coraz częściej właśnie świat wirtualny, bowiem nie tylko młodzi,
ale przede wszystkim młodzi w tym świecie żyją. I jeżeli chcemy z Ewangelią, z przekazem świętego Franciszka, z przekazem błogosławionej Anieli dotrzeć do ludzi, no to jak najbardziej jest to możliwe w ten sposób. Ja coraz bardziej jestem przekonany, że Aniela potrafi trafić do ludzi. Nie tylko przez to, co w swoim życiu zrobiła, bo niewielu wie o jej życiu, ale wielu słyszało, że chciała być służebnicą, że chciała być sługą, służącą. I na początek wielu się denerwuje, co to za idea na dzisiejsze czasy. Proszę Ojca, coś innego byście powiedzieli. I bardzo mi się podoba to, co powiedział święty Jan Paweł II od służącej do królowej. I to, że królowanie tak naprawdę jest służbą. Tak więc jeżeli chcemy królować i królować również z Chrystusem, no to nie ma innej drogi jak służba. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć. I to jest super droga. I myślę, że jeżeli to ludziom poprzez aniele pokażemy, że tak można naśladować Chrystusa, służąc właśnie ludziom, no to i ona, i my będziemy zadowoleni. Ja mam nadzieję i taką sobie trzymam gdzieś tam w zanadrzu głębokim, że dożyję kanonizacji. Dzisiaj akurat mamy rocznicę beatyfikacji, a może uda nam się być na jednym i drugim. Na beatyfikacji nie byłem, prawdę mówiąc, ale na kanonizację mam nadzieję, że się nam uda. Jeżeli chodzi o obecność anieli, to ja ją doświadczam podwójnie. Poprzez ludzi, którzy tutaj ciągle przychodzą i modlą się, wpisują się do księgi, której teraz na razie nie ma. Poprzez to, że na końcu miesiąca mamy 200 próśb na przykład do anieli, świadczy to o tym, że jak najbardziej dociera do ludzi. I ja mam osobiste doświadczenia takie, że mam jakiś tam problem, choćby nawet związany z moim życiem braterskim, czasami z jakimś występem, z artykułem od strony takiej powiedzmy naukowej, ale też duszpasterskiej. Ostatnio jechaliśmy na obóz z młodzieżą zwaną postkrezimą, czyli tymi, którzy przygotowują się do bierzmowania i tymi, którzy są do 2 lat po bierzmowaniu. Pierwszy raz była to bardzo duża grupa, bo 150 osób. Druga sprawa, każdy z nas obawiał się, bo to teraz wszystkie te nowe prawa odnośnie pracy z młodzieżą. I ja zawierzyłem tą sprawę Anieli i siostrom klaryską ich modlitwą. I muszę przyznać, że ja 4. rok byłem już na obozie, ten był największy, ale chyba najbardziej taki owocny, jeżeli chodzi o podejście i otwarcie tej młodzieży na to, co my im proponujemy. I myślę, że właśnie w takich sytuacjach bardzo prostych widać, że Aniela kieruje nas na Chrystusa i pokazuje nam, jaki sposób właśnie ten prosty, służebny przekazać informację o Chrystusie przede wszystkim młodym. Są też takie bardzo prościutkie rzeczy, powiedzmy takie. Ja tutaj rozkładam obrazki, podchodzą mu jacyś młodzi, mówią: proszę księdza, a pomodliłby się ksiądz do Anielki, bo my mamy dzisiaj egzamin. Mówię: no, pomodlę się, ale uczyliście się coś? No wie, ksiądz, tak trochę. No i dla mnie to jest zawsze bardzo takie budujące, że właśnie młodzi, tacy trochę cwaniacy, trochę źle nastawieni do kościoła, nagle odkrywają taką prostą dziewczynę, która działa, która jest sprawcza w znaczeniu stawiennictwa przed Bogiem. Oczywiście nie negując, bo Aniela zawsze mówi, że to
Pan Bóg, a nie ona. I każdy święty kieruje to na Pana Boga. Tak samo w każdy dziewiąty dzień miesiąca, bo ja się staram prowadzić wtedy i msze, i modlitwy do anieli, to widzę ludzi, którzy z różnych tu okolic Krakowa przybywają na ten dzień i tak samo proszą o modlitwę, bo mówią, ojciec tutaj jest bliziutko, ma tutaj aniele pod ręką, to proszę tam w tych modlitwach o nas pamiętać. I muszę przyznać się, że nie zawsze o wszystkich pamiętam, ale próbuję to wypełnić. I myślę, że najlepszym dowodem na to, że aniela dociera do ludzi, jest właśnie to, że ktoś prosi, że uważa, że może być wstawiennictwo anieli skuteczne. Żeby dotrzeć do człowieka, to trzeba używać argumentów i sposobów, które dzisiaj ten człowiek najbardziej wykorzystuje. I mówiłem o tym, że bardzo często dzisiejszy człowiek Europy żyje w świecie wirtualnym. I przez ten świat my chcemy głosić Chrystusa i tych, którzy za Nim poszli, więc też właśnie aniele. Ale tutaj muszę zwrócić się do tych, którzy mnie nagrywają, że film Z nadmiaru miłości był o tyle sławny, że bardzo wielu próbowało w jakiś sposób go zdobyć. I zachęcam do obejrzenia, bo są tam przede wszystkim świadectwa ludzi, którzy doświadczyli spotkania z anielą, doświadczyli tego, że ona jakoś na ich życie wpłynęła. Zachęcam do tego, aby jak najbardziej na YouTubie śledzić, co się dzieje w trzecim zakonie, co się dzieje z anielą, co ci młodzi tutaj, którzy stoją przede mną, ale wy ich nie widzicie, robią. Bo to trzeba przyznać, że bardzo dużo robią. Ja pamiętam jedno ze spotkań, które mieliśmy z Radą Narodową Trzeciego Zakonu, jeszcze przed stuleciem śmierci anieli. I co wtedy? Wyszedł argument, że należałoby coś zrobić w telewizji. Wszyscy byli zdziwieni, no ale w telewizji kto, jak, gdzie, którędy. I co? I aniela, i Pan Bóg sobie znalazł kogoś, który to robi. Nam się wydawało to niemożliwe, tym bardziej przedstawicielom trzeciego zakonu, a się okazuje, że można. To jest też dowód na mnie na to, że aniela działa. Chciała, żeby to rozpowszechnić, żeby ten jej kult szedł, żeby przekaz, jaki Bóg kieruje przez nią do nas, szedł do świata i sobie znalazła taką wnękę. Jak najbardziej zachęcam do tego, aby z tego korzystać. Takie filmy jak ten, spotkania z błogosławioną Anielą Salawą, wyjazdy w Polskę i zbieranie świadectw, jak też dalszy rozwój tego kanału, są możliwe dzięki naszym wspierającym. Jeśli chcesz dołączyć do ich grona, zostaw lajka, komentarz, zasubskrybuj kanał, udostępnij materiał znajomym, postaw nam wirtualną kawę. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dziękujemy.